pana Tomasza Szramę i pana Michała Chudeckiego, mieszkańca gminy Oborniki, wielokrotnego mistrza Polski w boksie amatorskim, a od kilku miesięcy boksera zawodowego, który dotychczas toczył dwie walki na ringach zawodowych. W sobotę na gali w Hamburgu Michał miał stoczyć swoją trzecią walkę. Z pewnych względów organizacyjnych walka ta nie doszła do skutku, ale znany już jest termin kolejnej walki, która odbędzie się za tydzień w Warszawie. Pan Michał dotychczas współpracuje tutaj z gminą Oborniki. Otrzymywał jako bokser amatorski nagrodę burmistrza za wysokie osiągnięcia w sporcie, a aktualnie rozważamy możliwości współpracy z panem Michałem i z możliwością wykorzystania jego wizerunku. Jeżeli państwo macie jakieś pytania, pana Michała poproszę o zadanie głosu i gospodarza dzisiejszej konferencji, pana burmistrza Obornik. Witam bardzo serdecznie. Co ja mogę powiedzieć o sobie? Ja tutaj mieszkam już od 6 lat ponad na ziemi obornickiej. Przygotowuję się do niektórych walk w Puszczy Nadmorskiej. Piękne tereny, bardzo dobrze mi się tutaj biega. No to już sporo, pan Krzysztof już tu sporo powiedział o mnie. Kolejną walkę będę miał 8 grudnia, przepraszam, teraz w sobotę w hotelu Hilton w Warszawie. A następną walkę, którą zakończę sezon 8 grudnia w katowickim Spodku. Teraz aktualnie przebywam tutaj urodziny. Przygotowuję się teraz do tej walki, łapię świeżość i bardzo się cieszę, że tutaj Urząd Miasta Oborniki wspiera mnie. Tak samo tutaj pan burmistrz Tomasz Szrama. Jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję. Właśnie w tym roku przeszedłem na boks zawodowy. Moim marzeniem cały czas była olimpiada. Niestety przez kontuzję ręki, którą doznałem na Mistrzostwa Polski w tym roku w Poznaniu, no zdecydowałem się przejść właśnie na boks zawodowy. Powiem szczerze, że bardzo mi się podoba ten boks, bo wiem po co wchodzę, że no, podoba mi się ten boks, jest całkiem inaczej, bez kasku, więcej adrenaliny na pewno. Nie jestem ograniczony tutaj, widoczność dla mnie to jest ułatwienie dla mnie, nie? Także każda walka mnie nakręca i cieszę się, że z każdej walki, z każdego zwycięstwa się bardzo cieszę. Na razie moja kariera rozwija się prawidłowo, bardzo się cieszę. Tutaj plany są na pewno duże, bo ja mierzę bardzo wysoko i tak wspólnie z promotorem moim, panem Mariuszem Kołodziejem. Mam plan, że w ciągu 2 lat będę walczył o Mistrzostwo Świata. Także to jest nasz główny plan. Ze względu na to, że już mam 26 lat, moja kariera potoczy się dosyć szybko. Przy 6., 8. walce już będę miał walkę może na początku jakiś regionalny pas, żeby wywindował mnie wyżej w rankingach, a później będzie coraz trudniejsze walki i już coraz lepsi rywale dobierani. No my jesteśmy dumni z tego, że mamy takiego mieszkańca, już słynnego na cały świat, mistrza w boksie i chcielibyśmy też, aby państwo poznali naszego mieszkańca, naszego mistrza. My jesteśmy dumni, cieszymy się, że jest to kolejny nasz bohater lokalny, który imię naszego miasta rozsławia. I cieszymy się, że w tym roku właśnie mieliśmy taką przyjemność, iż nasze miasto rozsławiał Liber, a pan Michał jest takim kolejnym naszym rodzynkiem, dzięki któremu gmina Oborniki może czuć się dumna, mając takich wspaniałych mieszkańców. Ja proponuję może teraz państwu zadawanie pytań panu Michałowi. Wtedy będzie pan Michał już miał łatwiej, żeby wszystko powiedzieć na swój temat.
Czy ja mam pytanie, jaka tutaj powiedziano o promocji, jaka jest przewidziana z panem Michałem? Czy można coś przybliżyć? Jakie to mogą być działania promocyjne w przyszłości? Także to do pana Krzysztofa pytanie. Czy jednym z elementów promocji miasta może być, zresztą prowadzimy takie rozmowy, wykorzystanie wizerunku pana Michała w elementach zewnętrznych promujących naszą gminę, jak ewentualnie witacze na wlotach lub wylotach z miasta? A czy to tylko może się odnosić do pana Michała, czy jest przewidziane też jakieś inni lokalni, tak jak pan burmistrz powiedział, że Liber na przykład, czy inni też lokalni mieszkańcy, którzy jakoś rozsławiają w jakiś sposób naszą gminę? Tak, myślimy właśnie o tym, żeby wykorzystać naszych lokalnych bohaterów w celach promocyjnych. Także tu pan Michał, czy Liber, czy też inni lokalni nasi mieszkańcy będą proszeni o to, aby ich wizerunek móc wykorzystać w celach promocyjnych miasta. Przede wszystkim po to, żeby mieszkańcy Polski wiedzieli, że właśnie z Obornik wywodzą się tacy ludzie. To jest nasz pierwszy bokser, mieszkanie z naszej gminy, także dopiero teraz myślimy nad ewentualnym powołaniem klubu bokserskiego. Zawsze musi być ten zaczyn, który rozpocznie całą procedurę. Taki zaczyn, mówiąc potocznie, nam się pojawił. No i też byśmy chcieli w tej kwestii pana Michała wykorzystać. Oczywiście pan Michał też nie dysponuje tak ogromną ilością czasu, żeby od ręki nam wskazać kierunki działania, bo oprócz wielu obowiązków zawodowych jest rodzina. To co chyba najważniejsze i synek. Ale już takie rozmowy prowadziliśmy i wizje są już gotowe. Ja, jak wchodzę do ringu, nie nastawiam się nigdy na knockout, bo jak nastawię się, to nie wychodzi zazwyczaj, także... Tak, to jest... W podświadomości byłem nastawiony właśnie na knockout, ale zawodnik, przeciwnik mój, który mnie zaskoczył, bił dosyć mocno, musiałem uważać, kontrolować walkę i do końca dowieść zwycięstwo. Także tam już się walczę w takich małych rękawiczkach, że każdy cios boli, każdy cios może być ostatnim ciosem i cieszę się, że wygrałem, ale na pewno jeszcze czeka mi dużo pracy i cały czas się uczę i rozwijam, bo przyznam szczerze, że po olimpiadzie w Pekinie, do której mi zabrakło zaledwie 2 punkty, aby się zakwalifikować. Mój rozwój trochę przystopował, ponieważ kadra Polski odmłodziła się. Ja byłem jeden z najstarszych reprezentantów Polski i to młodzi przy mnie się bardziej uczyli niż ja przy młodych. Także nie miałem takiej może motywacji dłużej, żeby nie miałem, może rywalizacji takiej. Teraz cieszę się, że ci zawodnicy są coraz lepsi i na pewno będę się rozwijał i tak jest. Po zakończeniu kariery na pewno zostanę przy tym sporcie, bo to jest moja pasja, ja to lubię robić i więc takie są moje plany, żeby otworzyć jakiś własny klub i uczyć młodych adeptów, żeby szermierki na pięści. Także żeby swój wolny czas mogli spędzać na sali, a żeby nie mieli głupich pomysłów. Łukasz Kasperski, Oborniki.pl. Panie Michale, pytanie zasadnicze. Największe różnice między sportem amatorskim a zawodowym? Ja naprawdę teraz zupełnie inaczej patrzę na ten boks zawodowy. Wcześniej wydawało mi się, że na początku drogi ci zawodnicy są dosyć słabi i mówię, przecież ja walczyłem już z lepszymi, z jakimiś medalistami mistrzostw z Europy, świata, ale jednak boks amatorski jest bardziej taki
bardziej bezpieczny, ponieważ tam są, jest na pewno kask, są rękawice bezpieczne, takie trochę wypukłe, gdzie ten cios jest amortyzowany i ciężko znokautować, ciężko zrobić taką naprawdę krzywdę. A tutaj jak się wychodzi, to jest naprawdę już widać, że to jest męski sport w tym boksie zawodowym, ponieważ te małe rękawiczki, w których ja walczę, to jak kamienie, to naprawdę nawet z takim przysłowieniem, no, takim słabszym zawodnikiem jakiś, to każdy cios może być naprawdę ostatnim ciosem. Nawet się można zagapić i złapać jakiegoś cepa gdzieś w głowę i może się skończyć źle. Także trzeba być uważnym i tym twardszy jest na pewno boks zawodowy. Tam już liczy się siła. I sędzia nie upomina co chwilę stop, tylko tam sędzia przymyka oczy na jakieś drobne faule. Pytanie jeszcze jedno. Ile minimalnie czasu musi pan poświęcić, żeby przygotować się do walki? Ile to jest tygodni? Tak minimalnie, no to 6 tygodni, a tak optymalnie 8. 8 tygodni treningu, to jest cały taki cykl treningowy, najpierw ta podbudowa, czyli kondycja, wytrzymałość, później już sama ostatnie to sparingi, 4 tygodnie sparingów, łapanie już tam tarcza jakieś, czyli taktykę, ustalanie taktyki pod przeciwnika. No i ostatni tydzień to już jest najlepszy tydzień, bo to jest już tylko utrzymywanie wagi, łapanie świeżości, więc ostatni tydzień już luźniej. A kto w pana teamie zajmuje się przygotowaniem, zbieraniem informacji na temat przeciwnika? W moim teamie? Mój promotor i trener. Dziękuję. Czy ten rywal z 8 grudnia z Katowic jest znany? Kto nim będzie? I przede wszystkim jaki ma bilans? Właśnie na to pytanie mi bardzo ciężko odpowiedzieć, ponieważ to wszystko decyduje o tym mój promoter. On tak przeważnie 2 tygodnie przed walką, ja się dopiero tydzień dowiaduję się o przeciwniku. Dlatego to mówię, na początku mojej kariery to nie będzie tak, że ja będę wiedział tak jak o jakiejś, bo to nie jest walka o mistrzostwa świata. Także to jest budowanie mojego rekordu i budowanie i windowanie mnie w rankingach. No właśnie, ale są powodowane. Ale czy teraz... Proszę. Czy budowanie rekordu będzie teraz polegało na wygrywaniu walk z zawodnikami, którzy również zaczynają i mają ten bilans taki, no powiedzmy, niski? Czy tak jak pan wcześniej powiedział, cały czas będzie to mierzone w górę i można się spodziewać, że ci rywale, no w ramach oczywiście tego, co uda się zrobić promotorowi, będą mieli lepszy bilans, aby ewentualne wygrane wywindowały pana do góry? Mhm. Tak właśnie chcemy, żeby z każdą walką było ten przeciwnik o stopień był lepszy, może lepszy miał bilans walk. No myślę, że to mu się uda. Takie są plany przynajmniej. Dziękuję. Czy jeszcze mają Państwo jakieś pytania do pana Michała? To jeżeli nie ma więcej pytań, serdecznie dziękuję Państwu za przybycie. Myślę, że niedługo ponownie się spotkamy po kilku walkach pana Michała i serdecznie zapraszamy do śledzenia kariery pana Michała na jego oficjalnej stronie internetowej, a także na stronie Urzędu Miejskiego, gdzie też na bieżąco o wszelkich jego sukcesach informujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.